Witam Was bardzo serdecznie w symulacji meczu finałowego Ligi Mistrzów, który odbędzie się 25 maja na stadionie Wembley w Anglii, a zmierzą się tam dwie ekipy niemieckie, mianowicie Borussia Dortmund z Bayernem Monachium. Dwie ekipy, które raczej nie były takimi zdecydowanymi faworytami w swoich meczach półfinałowych. Jednakże, tak jak to miało miejsce rok temu, po prostu sprawiono nam niespodziankę, wielką niespodziankę. Rok temu awansowało Chelsea kosztem Barcelony i Bayern kosztem Realu. Później w finale, jak wiadomo, Chelsea wygrała po rzutach karnych. Ale w tym roku jest podobnie. Również dwie wielkie potęgi hiszpańskie wyeliminowane przez drużyny, które nie były brane za głównych faworytów do zdobycia właśnie tego trofeum na początku sezonu. Tak więc pewne podobieństwo z zeszłym sezonem zachodzi. Oczywiście, żeby było bardziej klimatycznie, wybrałem tutaj stadion właśnie Wembley. No i zobaczymy, co nam przyniesie ta symulacja. I składy Borussii. W bramce Weidenfeller, później Piszczek, Subotić, Hummels, Schmelzer, Gundogan, Kel, Błaszczykowski, Grosskreutz, Reus i Lewandowski. Takie ustawienie 4-2-3-1. Lewandowski oczywiście jeden z najlepszych strzelców w obecnej edycji Ligi Mistrzów. To już ustawienie Bayernu. Neuer w bramce, później Lam, Boateng, Batsztuber, Alaba, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Frank Ribery, Thomas Müller i na szpicy Mario Gomez. 4-2-3-1 również. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Okej. Gram piłką do Bundesligi w Lidze Mistrzów, ale nie ma się co dziwić. Przy piłce oczywiście Borussia Dortmund w żółtych koszulkach, w żółtych strojach z czarnymi spodenkami. A Bayern w czerwonych kompletach. Myślę, że bardzo łatwo rozróżnić. Nie powinno być problemu. Gomez. Robben. Javi Martinez. Martinez. Uwaga, Schweinsteiger i broni. Broni świetnie. Weidenfeller. Ale znów w ataku właśnie ekipa monachijska. Frank Ribery. Naprawdę świetny, zgrany zespół ma. No i jeszcze można powiedzieć Jupp Heynckes od nowego sezonu Pep Guardiola. Grają jak z nut to, co zrobili z Barceloną. Z moją Barceloną w półfinale po prostu zasługuje na wielki szacunek. I na pewno nie było to zwycięstwo, o którym można powiedzieć, że było pechowe. Że zawinił sędzia, czy po prostu murawa, słupek, czy tego typu rzeczy. To było typowe zmiażdżenie rywala. Tak nieraz w piłce nożnej jest. Oczywiście nie wiem, w sumie nie mam takiego swojego faworyta, jeżeli chodzi o ten mecz. Coś mi podpowiada, że może wygrać Bayern. Jednak większość w Polsce jest po prostu za Borussią Dortmund z kilku powodów. Chyba najważniejszym jest to, że gra tam trzech Polaków. Uwaga, Bayern w polu karnym. I co? Rzut karny po faulu Matsa Hummelsa. No, dziwna sprawa, bo faulu to ja tam nie widziałem akurat, nie wiem. I żółtą kartkę jeszcze obejrzał Niemiec. Kto będzie strzelał karnego? No, tak troszkę mu tam przeszkadza, ale w sumie myślę, że podczas finału Ligi Mistrzów takie przeszkadzanie nie powinno być ukarane rzutem karnym, ale nie trafia Robben. Co tu się dzieje? No, chyba Robben pamięta kilka sytuacji z zeszłego sezonu, gdy to też również, uwaga, słupek! Gdy przestrzelił również z karnego. Ale cały czas atakuje Bayern. Nie mam czasu powrócić do swojej myśli. Może teraz.
Ja tak właśnie, jak już wspominałem, nie będę miał takiego swojego faworyta. Pewnie bardziej pójdę za wszystkimi, za całym po prostu pewnie Polską, z większością Polaków, która by miała wybierać pomiędzy tymi dwoma ekipami. Ja bym wybrał również Borussię. Nie dlatego, że jest teraz na fali po prostu, czy coś ten deseń, ale po prostu nigdy... Dlaczego mówię tyle po prostu? Ale nigdy nie lubiłem jakoś Bayernu. Od zawsze jakoś mi się źle kojarzył. Dlatego wybrałbym Borussię Dortmund. Uwaga! Strzał i broni! Strzelał kto i... Co tam się działo? Chyba poprzeczka, ja się skoncentrowałem. Kto to oddawał ten strzał taki dość groźny? A później piłka, jak widać było, wylądowała na poprzeczce. Javi Martinez. Müller. Schweinsteiger. Uwaga, strzał i łapie Weidenfeller. Warto powiedzieć, że to jest pierwszy niemiecki finał w Lidze Mistrzów od zalania dziejów. Wcześniej również miałem potyczki krajowe miejsce w finale. Uwaga! Uwaga, Ribery przegrywa pojedynek sam na sam, można powiedzieć, z bramkarzem Borussii. Wcześniej miałem kilka razy takie potyczki miejsce międzykrajowe, znaczy międzykrajowe, wewnątrzkrajowe, można powiedzieć, w finale Ligi Mistrzów. Było to na przykład pojedynek, ostatni taki pojedynek, który miał miejsce, to było Manchester United kontra Chelsea Londyn w finale w 2000 bodajże, w 2008, tak, żebym tutaj nie palnął gafy, to było stosunkowo niedawno, w 2008, tak. Wcześniej to była też, z tego co pamiętam, Valencia Real w 2000, tylko tutaj raczej się pomylę, w 2001 bodajże, pierwszym albo drugim, nie wiem. W każdym razie wiem, że to było gdzieś na początku XXI wieku, bo nie wydaje mi się, żeby to jakoś było w 2000. Chybaż tak to nie. Uwaga, Lewandowski w polu karnym. Lewandowski i zdjął to tam ładnie jeden z obrońców Bayernu. Był również jeden finał międzywłoski, tylko teraz wyleciał mi z głowy po prostu. Jakoś nie mogę sobie dokładnie skojarzyć. Z tego co kojarzę, był tam chyba Juventus i chyba Milan. Głowy bym sobie nie dał uciąć, wybaczcie, to takie moje trochę zaćmienie. Ale w meczu mamy ciągle 0-0. Ciągłe ataki. No na pewno tak słońce świecić nie będzie nad areną nad Wembley. Bo mecz będzie rozgrywany oczywiście o stałej porze rozgrywek Ligi Mistrzów, czyli 20:45. Oczywiście korzystając z okazji, chciałbym szczerze pogratulować obu ekipom znalezienia się w tym miejscu. Wiem, że to pewnie im nic nie da, te moje jakieś podziwy. Na pewno. Chociaż może ktoś to ogląda, może czasem Lewandowski śledzi moje symulacje. Uwaga, czy był faul w polu karnym? Strzał i znów poprzeczka. No, Royce popisał się tu naprawdę sprytnym uderzeniem. Ta poprzeczka obita od górnej części, tak więc nie wpadła piłka do bramki. Okej, widziałem to już 1000 razy. Mamy 45. minutę. Zaraz koniec pierwszej części spotkania. Thomas Müller. Tak, Hummels musi uważać, mieć żółtą kartkę w finale. Uwaga, Royce i przestrzelił. Naprawdę dogodnej sytuacji. Tak więc mieć kartkę w finale to jest rzecz naprawdę dość ryzykowna. Jeden malutki błąd i nas nie ma. A wiadomo, że jednego zawodnika mniej. Drużyna musi latać zdecydowanie więcej, zdecydowanie ciężej.
No ale oby się obyło bez żadnych kar indywidualnych, brutalnych wejść w tym finale już 25 maja. 0-0 do przerwy. Bramki 0-0 oczywiście. Strzały 3-7 dla Bayernu. Posiadanie piłki również Bayern przeważa. Przejęcia w tym również 6-5. Faule, tu niestety ta niechlubna statystyka po stronie Borussii. Żółte kartki 1-0, oczywiście Mats Hummels i rzuty rożne dla Bayernu 1. Celność strzałów 57% Bayern, 33% Borussia. Dokładność podań ta znów lepsza po stronie Borussii, 84-80. Jedziemy z drugą połową. I rozpoczął oczywiście Bayern Monachium. Uwaga, Mario Gomez i strata. Ja wam bodajże obiecałem, że będę nagrywał finał Ligi Mistrzów, jak sam gram. Jednakże, nie wyszłoby to zbyt elegancko. A że ostatnio nie miałem okazji potrenować sobie trochę w FIFA. Tak więc byłaby to żenada. Na początkującym pewnie wygrałbym z 8-0, ale taki wynik w finale raczej nie jest przewidywalny. Uwaga, interwencja obrońców Borussii. A znów, gdy ustawiam sobie, no nie mówię legendarny, ale już tam naprawdę z tych wyższych poziomów, to prawdopodobnie przegrałbym równie wysoko. Tak więc postanowiłem zostawić jednak wszystko w rękach losu do końca tych rozgrywek, już tylko jeden mecz, który właśnie jest rozgrywany. Tak więc nie ma co tutaj się szarpać. Schweinsteiger. Arjen Robben. Thomas Müller. Lam. No i cały czas takie podania krótkie. No i w sumie teraz jakoś się tu dużo nie dzieje. Zobaczymy, może ta akcja coś przyniesie. Strzał zblokowany. Zblokowany Boateng. Wchodzi Götze za Royce'a i w Borussii, a cross za Müllera w Bayernie. Błaszczykowski wykonuje rzut rożny. Tam walczył o piłkę Mats Hummels. A teraz troszkę odwalił jeden z zawodników Bayernu, odgrywając do tyłu, gdy mógł spokojnie z tą piłką się zabrać i biec w stronę bramki Weidenfellera. Kolejna zmiana, Perisic wchodzi za Grosskreutza. Jasna rzecz, że w ekipie Borussii. Uwaga, Mario Gomez. Frank Ribery. Świetnie, Błaszczykowski. I naprawdę dobra interwencja jednego z zawodników Borussii. Teraz niedokładne zagranie, Arjen Robben podaje do Javiego Martineza. Javi Martinez traci. I z akcją wychodzi Borussia, Robert Lewandowski, strata. Mamy 67. minutę i ciągle 0-0 na Wembley. Uwaga, nic z tego. Tak właśnie może wyglądać finał, więc oglądajcie z uwagą. Oczywiście się śmieję, bo to jest raczej jako taka swoista rozgrywka, takie przygotowanie do tego wielkiego finału, na który nie ukrywam, że czekam, pomimo tego, iż nie zagra tam moja ulubiona drużyna. Jak każdy kibic cierpi z tego powodu, że jego drużyna odpada. Chociaż może ten ból jest jednak mniejszy trochę, bo wiem, że przegrałem, że moja drużyna przegrała zasłużenie, więc... To oczywiście można patrzeć z dwóch stron na to. Z jednej strony taka porażka również boli, a z drugiej strony
wiadomo, że była zasłużona. Każdy znajdzie zawsze jakieś plusy i minusy. Tutaj nie ma co na ten temat mówić. Ale powróćmy do meczu. Perisic. Świetnie walczą. W ogóle w środkowej strefie dużo walki. A przy polu karnym przeciwnika obie ekipy jakoś tak zbytnio panikują, moim zdaniem. Uwaga, Alaba, lewy obrońca Bayernu wychodzi, niecelnie zagrywa. Tam był Neyman Subotić, który wyczyścił, tak w cudzysłowie, tę piłkę. Teraz prawą flanką atakuje Bayern, Arjen Robben. Mamy 81. minutę. Już niedużo czasu zostało obydwu ekipom, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Jeżeli nie, no to czeka nas dogrywka. A jeżeli nie, no to wiadomo, rzuty karne. Które wam powiem, mają straszne odbicie w mojej psychice. Strasznie się tym emocjonuję. Jak są rzuty karne, to ja normalnie nie wytrzymuję. Najprościej mówiąc. Noszą mnie nerwy, ale to jest normalne. Uwaga, Robert Lewandowski, Götze, czy poda, czy będzie strzelał, może, i strzał taki nędzny, bardzo nędzny strzał chyba Nuriego Sahina. A nie wiem, chyba Sahin nie gra. Baczcie, to był Gundogan, oczywiście. Uwaga, Lewandowski, no i pogubili się tam znów Gundogan. Zamiast sobie dobrze tę piłkę przyjąć, to po prostu się pogubił, no i piłkę stracił. Zmiana, wchodzi Bender za Kela. 80, już 90, można powiedzieć, minuta. Jedna z ostatnich akcji, znając FIFA. Jedna minuta doliczona przez sędziego, no dość dziwna sytuacja, bo w finale przy 0-0, uwaga, Ribery. Myślę, że sędzia wolałby jednak doliczyć chyba te 4-5 minut i później w dogrywce nie męczyć zawodników, bo tak czy siak jest wynik 0-0, gdyby to było na przykład 1-0, no to wiadomo. No i mamy dogrywkę, proszę Państwa. 0-0. Mecz może i ciekawy, ale nie obfitujący w bramki na pewno. Tu macie statystyki, żeby zbytnio nie przedłużać. Widzicie wszystko. Cudów nie ma. Klasyczna dogrywka. Wchodzi Luis Gustavo za Bastiana Schweinsteigera. Standardowa zmiana. Stosowana, o ile dobrze pamiętam, zawsze wtedy, gdy prowadziłem te symulacje. Ale można powiedzieć, właśnie Luis Gustavo jest takim typowym zmiennikiem. Czyż klasy mu na pewno nie można odmówić. Uwaga, wychodzi na czystą pozycję Luis Gustavo. Czy wpisze się od razu na listę strzelców? I kolejna parada tam obrońców Borussii Dortmund. Świetnie Weidenfeller. Naprawdę, jeżeli miałyby być rzuty karne, to zapowiadałem się niesamowicie ciekawie. Uwaga, strzał i znów piłka przelatuje obok słupka Weidenfellera. Widzę, że Luis Gustavo naprawdę się nakręcił. Ma chłopak siły. Zobaczymy jednak, czy którejś z ekip uda się w końcu trafić do siatki rywala. Arjen Robben na spalonym. Podanie od Toniego Krosa. No taki dosłownie o długość nosa, można powiedzieć. Nosa. Powiedziałem nosa. Uwaga, wychodzi z piłką Borussia Dortmund Robert Lewandowski. Lewandowski znów napastnik przegrywa pojedynek z bramkarzem. Niesamowita nieporadność w
szeregach ofensywnych obu ekip. Schmelzer, Perisic, Götze, Lewandowski. Ta piłka tak zagrana niecelnie, interweniował Filip Lam. Toni Kroos, Mario Gomez. No i znów niecelna piłka. 104 minuta. Za chwilę koniec pierwszej części dogrywki. No ale czy czasem nie będzie 1-0? Słupek i jest gol! 1-0! 105 minuta. Ivan Perisic wyprowadza Borussię Dortmund na prowadzenie w wielkim finale Ligi Mistrzów. Znów myślałem, że to szczęście nie będzie sprzyjać napastnikom formacji ofensywnej. Po tym właśnie słupku Roberta Lewandowskiego Perisic skierowuje piłkę do pustej bramki. Naprawdę wiele szczęścia ma ekipa Borussii. No i chyba nie będzie tych moich rzutów karnych, o które tak prosiłem, na które tak czekałem. Byłyby one dość ciekawe. Koniec pierwszej części dogrywki. Zmiany stron, bardzo szybkie. Czyżby zmiana Arjen Robben zejdzie? No, w sumie nabiegał się Holender, ale na pewno jest też zawodnikiem. Shaqiri wchodzi za Robbena, ale jest też zawodnikiem, który potrafi wiele wnieść, nawet gdy jest zmęczony. Przecież teraz trener będzie chciał wprowadzić siły, nowe siły jak najszybciej. Uwaga! Uwaga! 1-1! Mario Gomez, 107 minuta! No może jednak nadzieję na ten mój konkurs rzutów karnych powróci. No fantastycznie tutaj jeszcze przeszkadzał mu Mats Hummels, tak? Mats Hummels, który już posiada żółtą kartkę, więc byłby to karny i czerwona kartka. Oczywiście z karnego nie ma jeszcze gola, a sędzia, nie wiem, nie zauważyłem, czy zastosował ten przywilej korzyści. W każdym razie padł gol, nie ma co zbytnio gdybać, co by było gdyby. Mamy 1-1 i 109 minutę. Uwaga, dośrodkowanie. Jak nie mieliśmy bramek w regulaminowym czasie gry, tak teraz w tej dogrywce dzieje się naprawdę dużo, wiele emocji. Ja ciągle liczę na te moje rzuty karne. To, co przyprawia niemal o zawał serca, jest też niesamowicie pociągające, wiadomo. Mario Gomez. Błaszczykowski do Lewandowskiego. Lewandowski raczej tutaj sam, Perisic idzie, czy dostanie. Wybaczcie, ścinka, nie wiadomo skąd ta piłka wzięła się pod nogami bodajże Javiego Martineza. W każdym razie przy piłce Bayern, który naprawdę świetnie zareagował na straconą bramkę. Tak łatwo się nie poddadzą. Pokonali w półfinale Barcelonę, co jak co, ale do tej pory uznawaną za ekipę nie do pokonania niemal. Tak więc na pewno nie odpuszczą. Borussia również miała ciężką drogę. Real Madryt w półfinale. Uwaga! Czy będzie? Jest! 2-1! 120 minuta. I koniec marzeń o jedenastkach. Ivan Perisic po raz drugi. Asysta Jakuba Błaszczykowskiego. Wcześniej można powiedzieć taka półasysta, bo od słupka się odbiło, no ale... Ale jednak asystował tak poniekąd Robert Lewandowski, więc udział Polaków jest. Bayern, czy ma jeszcze szansę odpowiedzieć? Czy ma jeszcze szansę dać mi tą radość z rzutów karnych? Nie ma szans. Nie ma szans i trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie. Borussia Dortmund
Zwycięzcą Ligi Mistrzów według moich symulacji Ivan Perisic dwa razy w 105, 120 minucie i Mario Gomez w 107. Zobaczymy, czy pierwsze bramki w spotkaniu padną w dodatkowym czasie gry. Mam nadzieję, że przez całe spotkanie będzie ich pełno. Jako kibic, który będzie oglądał ten mecz raczej, jak już wspominałem, bezstronnie, może z małą tam przewagą na Borussię, to raczej dla mnie jest wszystko obojętne, która drużyna wygra. Oczekuję dobrego meczu. Myślę, że również i wy, jeżeli oczywiście nie sympatyzujecie poważnie z którąś z tych ekip. Tak więc stawiam tyle, ile postawił za mnie komputer. 2-1 dla Borussii Dortmund. Dzięki za uwagę. No i do usłyszenia w następnym odcinku.